Kiedy myślimy sztuka, przychodzi nam do głowy obraz Monalizy Leonarda da Vinci czy rzeźba Dawida Michała Anioła. Miejmy jednak na uwadze to, że sztuka potrafi być również użytkowa. Takie właśnie dzieła, z których codziennie korzystamy, będziemy mogli obejrzeć na wystawie zatytułowanej Art Deco – Sztuka lat międzywojennych. Sztuka dwudziestolecia międzywojennego to sztuka czerpiąca z jednej strony z poprzedniego stylu Art Nouveau z secesji, czerpiąca podejście do przedmiotu jako przedmiotu użytkowego, ale również przedmiotu sztuki, przedmiotu pięknego, ale z drugiej strony czerpiąca zupełnie inne inspiracje. W okresie I wojny światowej wybuchały takie kierunki jak awangarda rosyjska, wybuchał futuryzm włoski i te doświadczenia pierwszej powszechnej wojny zmusiły artystów, opinię społeczną do tego, aby stworzyć zupełnie nowy styl. W Muzeum Regionalnym w Kutnie będą prezentowane obiekty polskie, europejskie i amerykańskie, powstałe w dwudziestoleciu międzywojennym. Prezentowane przedmioty w dziedziny rzemiosła artystycznego. Będzie to porcelana, szkło, wyroby metalowe, metaloplastyka. Będą również akcesoria, mody i stroje oraz kilka mebli prezentujących rodzaj wystroju wnętrza. Z polskich przedmiotów najbardziej popularny, charakterystyczny dla wystawy jest zestaw kula zaprojektowany przez Bogdana Wendorfa w jego paryskiej pracowni i wytworzony przez fabrykę porcelany w Ćmielowie. Charakteryzował się takim właśnie zamknięciem w geometrycznych formach. Tutaj będzie to forma koła. Między 1918 a 1939 były reaktywowane takie fabryki jak Huda Szkła Juliusza Stola, fabryka porcelany w Ćmielowie, czy fabryki metalu i platerów bracia Hannenberg lub braci Łopińskich. Wystawę możemy oglądać dzięki współpracy Muzeum Regionalnego w Kutnie z Muzeum Mazowieckim w Płocku. Stylowe meble, wazony czy porcelany możemy oglądać od 6 lipca do 10 września tego roku.